Zapisałem się niedawno do nowej szkoły i mój pierwszy dzień jest właśnie jutro. Byłem podekscytowany, dopóki dyrektor nie wysłał mi maila. Był on zatytułowany "Zasady na pierwszy dzień". Otworzyłem je zaintrygowany, aby zobaczyć, jak bardzo różnią się od mojej starej szkoły. Czy mogę rzucić gumę lub wychodzić w porze lunchu na własne jedzenie. Ale nie. Te zasady były zupełnie inne. E-mail brzmiał: Dzień dobry. Dotarło do mnie, że jutro jest twój pierwszy dzień i nie mogę się doczekać, żeby cię tu powitać. Ale nasza szkoła ma inny zestaw zasad na pierwszy dzień niż inne szkoły. Zasada pierwsza. Nie próbuj używać mapy, aby znaleźć swoją klasę, bo zgubisz się. Zamiast tego podążaj za uczniem w zielonym kapeluszu. Jest on waszym przewodnikiem na pierwszy dzień. Zasada druga. Student w zielonym kapeluszu nigdy nie będzie z tobą rozmawiał i nie powinieneś z nim rozmawiać, jeśli chcesz przeżyć ten dzień. Nie chcesz wiedzieć, co się stało z ostatnim wychodzącym uczniem. Trzecia. Wolno ci rozmawiać z każdym innym uczniem, ale jeśli spróbują porozmawiać z tobą o jutrzence lub o dniu jutrzejszym, uciekaj. 4. Nie ufaj swoim oczom. Jeśli widzisz coś dziwnego w swoim peryferyjnym polu widzenia, to znaczy, że tego tam nie ma. 5. Jeśli ściany zaczną krwawić, powiadom dozorcę. Można go znaleźć obok zegarka dziadka. 6. Kiedy jesteś w klasie, czasami nauczyciel może powiedzieć ci, żebyś poczekał na niego na zewnątrz. Weź swoje rzeczy i wyjdź, ale jeśli korytarz wydaje się być niedostępny lub dziwny, idź do klasy obok, ponieważ nie zastosowałeś się do zasady pierwszej. 7. Miejmy nadzieję, że po zmianie klasy wszystko będzie w porządku, ale niestety we większości przypadków nadal nie jest. Jedynym sposobem na zagwarantowanie bezpieczeństwa jest sprawdzenie zegara na ścianie. Jeśli widnieją na nim cyfry od 1 do 12, to nic ci nie grozi. Ale jeśli widnieje na nim inny zestaw cyfr, to poinformuj o tym nauczyciela, a jeśli będziesz miał szczęście, to zmieni on zegar. 8. Lunch będzie podany jako miła gorąca zupa i batonik czekoladowy, ale kiedy usiądziesz, to się zmieni. Nieważne na co się zmieni, jeśli cenisz swój wzrok, zjedz wszystko do końca lunchu. 9. Kiedy tylko zacznie się ósma lekcja, musisz uciekać przed uczniem w zielonym kapeluszu. Ten okres to gra w chowanego, on da ci 5 minut przewagi i nie chcesz dowiedzieć się, co się stanie, jeśli przegrasz. 10. Jeśli tylko zadzwoni dzwonek, nie śpiesz się do tych samych drzwi, których użyłeś, aby wejść do budynku. Zamiast tego znajdź najbliższe okno i wyskocz. Bez względu na wysokość, prawdopodobnie nic ci się nie stanie. Jeśli zastosujesz się do tych zasad, będziesz mógł bezpiecznie przyjść na normalny dzień drugi. Pamiętaj, że nie ma mnie w pierwszym dniu, więc nie ufaj nikomu, kto podaje się za mnie i nie pokazuj nikomu tych zasad. Powodzenia. Nie mogłem zasnąć tej nocy. Myślałem o tym, żeby powiedzieć rodzicom, ale nie chciałem wiedzieć, co się stanie, jeśli nie będę przestrzegać zasad. Pomyślałem o wysłaniu maila do dyrektora z pytaniem, czy to jakiś chory żart, ale w tym momencie byłem zbyt zmęczony i udało mi się złapać kilka godzin snu. Obudziłem się, gdy mój tata krzyczał za mną. Przespałem swój alarm i miałem tylko 20 minut na przygotowanie się. Wziąłem prysznic, umyłem zęby, ubrałem się i zjadłem śniadanie w sam raz na przyjazd szkolnego autobusu. Wsiadłem do autobusu, założyłem słuchawki i trzymałem się na uboczu w drodze do szkoły. Na razie wszystko wydawało się normalne. Wysiadłem zaskakująco szybki jak na tę odległość podróży autobusem i podszedłem do bramy. Zrobiłem kilka kroków do środka i poczułem, jak dreszcz przebiega mi po kręgosłupie. To jest to, pomyślałem sobie, wchodząc do środka sal. Wtedy zobaczyłem jego, mężczyznę w zielonym kapeluszu. Wiedziałem, że dyrektor nie żartował. Miał około 7 stóp wzrostu i pachniał jak cukierki.
Usłyszałem dzwonek i wtedy zaczął się ruszać. Szedł celowo, jakby wiedział, że idę za nim, mimo że mnie nie widział. Dotarłem do pierwszej klasy w jednym kawałku. Usiadłem z tyłu, żeby nie zostać zauważonym. Ale jak tylko usiadłem, jakiś przyjaźnie wyglądający chłopak z niebieskimi oczami rozpoczął ze mną rozmowę. Pamiętałem, że wolno mi rozmawiać z ludźmi, więc porozmawiałem z tym charyzmatycznym mężczyzną o moich zainteresowaniach i o tym, z jakiej szkoły pochodzę. Rozmawialiśmy do końca lekcji, a on sprawił, że myślałam, że dyrektor żartuje. Aż w końcu podszedł do mnie tuż po dzwonku i zapytał: co wiesz o jutrzence? Jego uśmiech zniekształcił się, ukazując rzędy zębów, urósł do rozmiarów niemalże próbujących zablokować mi możliwość ucieczki. Rozejrzałem się w poszukiwaniu pomocy, ale wszyscy nie wydawali się nawet poruszeni tym zachowaniem. Więc zanim zdążył zrobić mi krzywdę, pociągnęłam go za włosy i podczas gdy on był rozproszony, ja pobiegłam do następnej klasy. Okres drugi, trzeci, czwarty i piąty, wszystkie poszły dobrze, ale co mogło być spowodowane tym, że nie rzucałam się w oczy? Potem przyszedł lunch. Miałem 20 minut wolnego czasu, gdy przyszła moja kolej na jedzenie, więc znalazłem ławkę i próbowałem w spokoju posłuchać muzyki. Kątem oka widziałem wiele rzeczy od kogoś, kto do mnie machał, a kogo tam zdecydowanie nie było. Po dzieciaka odprawiającego rytuał ze świecami unoszącymi się wokół niego. Mój umysł powoli obracał się teraz przeciwko mnie, jak mi się wydawało. W końcu, po tym co wydarzyło się z wiecznością, przyszła moja kolej na jedzenie. Dostałem moją zupę i batonik czekoladowy zgodnie z obietnicą i usiadłem. Jak tylko dotknąłem swojego miejsca, jedzenie się zmieniło. Zupa zmieniła się z ładnego, beżowego koloru na krwisto-czerwony. Spróbowałem jej i okazało się, że ma metaliczny posmak, jak ludzka krew. Wtedy zwróciłem się do mojego czekoladowego batonika, wciąż zawiniętego w opakowanie. Otworzyłem go i zobaczyłem to, co wyglądało jak te same niebieskie oczy przyjaznego chłopca. Prawie krzyknąłem, ale nie chciałem zwracać na siebie większej uwagi niż już miałem. Udawałem więc, że wszystko jest w porządku. Szybko przełknąłem krew, żeby moje oczy nie skończyły jak te biednego chłopaka. Uszczypnąłem się w nos, modląc się o przebaczenie i zjadłem oczy jednym kęsem. Smakowały dziwnie słodko. Odłożyłem tacę i czekałem na dzwonek, starając się zrozumieć, co się właśnie stało. Kiedy dzwonek dał sygnał do rozpoczęcia kolejnej lekcji, nigdzie nie mogłem znaleźć mężczyzny w zielonym kapeluszu. Pytałem wielu ludzi, wszyscy twierdzili, że nie mają pojęcia, o kim mówię. Więc pobiegłem. Musiałem zostawić to, co mogło być moim życiem, czystemu przypadkowi. Szansę, że wybrałem właściwe drzwi. Biegłem przez korytarz, aż wydawało mi się, że przez drzwi widzę coś zielonego. Wbiegłem i usiadłem cicho, modląc się, że trafiłem do właściwej klasy. Gdy najwyraźniej byłem uciążliwy, zostałem poproszony o zobaczenie nauczyciela na zewnątrz. Spakowałem więc swoją torbę, wyszedłem na zewnątrz i rozejrzałem się. Wszystko wydawało się normalne, dopóki nie zauważyłem, że dach powoli się zamyka. Przetarłem oczy, myśląc, że płatają mi figle, ale tak nie było. Więc biegłem. Biegłem, aż zobaczyłem drzwi. Wpadłem do środka, a cała klasa patrzyła na mnie. Wpatrywałem się w najbliższy zegar. Liczyłem od 1 do 12 i odetchnąłem z ulgą, wiedząc, że na razie jestem bezpieczny. W końcu nadeszła 7 godzina. Wciąż się trzęsłem. Poszłem za bezimiennym do następnej klasy i minęła ona błyskawicznie. Myślałem, że nic mi nie grozi, dopóki nie przypomniałem sobie zasady numer 9. Musiałem się ukryć i to szybko. Znalazłem toalety i szukałem czegokolwiek, co mogłoby mi pomóc. Zobaczyłem jakieś otwory wentylacyjne, więc otworzyłem je i wskoczyłem do środka. Czołgałem się, aż zobaczyłem pod nimi główny korytarz. Przeżyłem mniej więcej połowę tej gry, aż zobaczyłem, że ze ścian zaczyna się wylewać czerwona ciecz.
Powoli wypełniła ona korytarze, jednak nikt nie zdawał się tego zauważyć. Rozejrzałem się dookoła i zobaczyłem stary, prawie rozpadający się zegar dziadka ze stojącym przy nim staruszkiem. Musiałem poświęcić moją kryjówkę, żeby mu o tym powiedzieć, ale korytarz był już głębokie po kostki we krwi, więc otworzyłem właz i powoli znalazłem drogę w dół. Zobaczyłem korytarz, w którym się znajdował i szybko rozejrzałem się z boku na bok, by sprawdzić, czy jestem bezpieczny. Biegłem korytarzem ze stopami oblanymi krwią. Dotarłem do staruszka i powiadomiłem go o problemie. Podziękował mi i poszedł do swojej szafy po kilka rzeczy. Ja jednak narobiłem za dużo hałasu podczas tej wyprawy. Wiedziałem, że nie mam zbyt wiele czasu na ukrycie się. Wtedy to usłyszałem. Zaczęło się od słabych kroków, ale w końcu przerodziło się to w pełny sprint z ciężkim oddechem. To był on. Wysoki na 7 stóp potwór. Powinienem biec szybciej, ale zamiast tego zaintrygowały mnie jego cechy. Miał czarne jak smoła oczy i dziury w miejscach, gdzie powinny być nos i uszy. Najbardziej przeraziło mnie, gdy spojrzałem na miejsce, gdzie powinny znajdować się jego usta, ale zamiast nich był płat gładkiej skóry, jakby jego wargi zostały zszyte razem. Nie mając zbyt wiele czasu, zanim mnie dopadł, odwróciłem się i uciekłem, biegnąc szybciej niż kiedykolwiek wiedziałem, że mogę. Resztę tej pokręconej gry spędziłem biegnąc z prędkością, o której nie wiedziałem, że mogę ją osiągnąć. Skręciłem w prawo, w lewo i jeszcze raz w prawo, aż zobaczyłem drzwi prowadzące do klasy, w której mogłem się ukryć. Zbiegłem na dół i spróbowałem otworzyć drzwi. Nie dało się ich ani pchnąć, ani ciągnąć. Odwróciłem się, by szybko pobiec z powrotem, ale zobaczyłem jego blokującego wyjście. Powoli podchodził do mnie, z każdym krokiem coraz głośniejszy. Nie śpieszył się, jakby chciał mnie wykiwać. Krzyczałem o pomoc, ale nikt mnie nie słyszał. Wtedy właśnie zadzwonił dzwonek. Popłakałem się z radości, że przeżyłem ten okropny dzień. Pobiegłem do drzwi oznaczonych wyjściem, zatrzasnąłem je i skoczyłem ze schodów. Biegłem tak szybko, jak tylko mogłem, by dotrzeć do bram. Ale wtedy one się zatrzasnęły. Odwróciłem się zdezorientowany i zobaczyłem dyrektora. Podszedłem do niego i zapytałem, co się dzieje. Wtedy moje ciało zamarło w miejscu, bo przypomniałem sobie zasadę 10. Zawiodłem. Zapytałem go, co się ze mną stanie. Nie dał mi odpowiedzi, ale zobaczyłem skróconego mężczyznę w zielonym kapeluszu. Podszedł do mnie i podziękował mi za uwolnienie go. Byłem zdezorientowany. Nagle zacząłem rosnąć. Rosłem, aż miałem 7 stóp wzrostu i czułem, jak mój nos i uszy zagłębiają się w sobie, a usta uszczelniają się. Wtedy dyrektor wreszcie przemówił. Mruknął, teraz twoja kolej. Nakładając mi na głowę zieloną czapkę z daszkiem. Czasami udaje mi się odzyskać świadomość nad tym ciałem, ale rzadko jestem w stanie kontrolować ją dłużej niż 5 minut. I teraz spędzam większość mojego życia na tylnym siedzeniu mojego własnego ciała, czekając, aż inna biedna dusza złoży podanie do tej szkoły. Jeśli materiał Ci się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki i subskrypcji. Wszystkie przydatne linki związane z moim kanałem znajdziesz w opisie. Dziękuję za poświęcony mi czas. Zapraszam Cię też do innych produkcji na tym kanale. Do usłyszenia, miłego dnia.